Pracodawcy i pracownicy, którzy chcą się szkolić, mogą zwrócić się do Urzędu Pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w tym roku mamy rekordowe środki. Jest to 13 milionów 640 tysięcy na cały region. Do tej pory zostało wykorzystane ponad 45 milionów, co stanowi bardzo duże wsparcie dla przedsiębiorców. A jeżeli chodzi o sam powiat bolesławiecki, to w zeszłym roku zostało wykorzystane trochę ponad 300 tysięcy, a w tym roku do dyspozycji przedsiębiorców i ich pracowników będzie 500 tysięcy złotych. Bolesławiecki Urząd Pracy plasuje się w krajowej czołówce, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W 2017 roku wykorzystał na ten cel najwięcej środków na Dolnym Śląsku, za co otrzymał wyróżnienie od ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przede wszystkim to jest taka bardzo efektywna forma wsparcia pracodawców i ich pracowników, przede wszystkim w podnoszeniu kwalifikacji, nabywaniu nowych umiejętności. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu około 300 tysięcy złotych. Te pieniądze zostały wydane na szkolenia pracowników. I teraz jakby odpowiadając na potrzeby właśnie pracodawców i załóg pracujących w zakładach bolesławieckich, w tym roku dysponujemy kwotą przyznaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 500 000 zł. I istnieje też szansa, że jeśli uda nam się w 2019 roku te pieniądze wykorzystać na szkolenia, będziemy mogli tą kwotę zwiększyć. Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Do 80% dla większych pracodawców, 100% dla tych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Od tego roku wsparcie ma być przyznawane także na kształcenie ustawiczne w określonych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. W powiecie bolesławieckim na takiej liście znalazły się takie profesje jak pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, listonosze i kurierzy, magazynierzy, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, cukiernicy czy robotnicy budowlani.